Izabela Piotrowska-Grosse, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na serwis informacyjny dla mieszkańców Piekar Śląskich. A oto skrót najważniejszych informacji. Podsumowanie roku 2012 w Piekarach Śląskich w liczbach. Grała w całej Polsce, zagrała także w Piekarach Śląskich. O jednej z jego książek Ryszard Kapuściński napisał, że to wyżyna reportażu o spotkaniu z Wojciechem Jagielskim. Pierwszy serwis informacyjny w tym roku rozpoczynamy od podsumowania roku 2012 w liczbach. Jakie imię było najpopularniejsze w Piekarach Śląskich, między innymi o tym w materiale. 55 667 mieszkańców. Tyle liczyły Piekary Śląskie z ostatnim dniem 2012 roku. Niestety liczba w porównaniu do roku 2011 spadła o 693 osoby. Więcej za to dzieci w Piekarach Śląskich się urodziło. W 2012 roku na świat przyszło 572 noworodków, z czego 556 zasiliło grono mieszkańców Piekar Śląskich. Wśród nich 22 dziewczynki otrzymało jakże romantyczne imię Julia, 17 Lena, 15 Maja. Wśród chłopców najczęściej wybierano imiona kolejno Jakub, Filip oraz Mateusz. W minionym roku zawarto 361 małżeństw, odnotowano 136 rozwodów. Młodzi małżonkowie brać przykład mogą z par, które świętowały wyjątkowe rocznice zawarcia związków małżeńskich. 102 pary świętowały złote gody, 9 par 60-lecie, 1 para 65-lecie. Grała w całej Polsce po raz 21. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku cel miała podwójny. Pół puszki trafi na ratowanie życia najmłodszych, drugie pół na godną opiekę medyczną osób starszych. Zbierali także piekarzanie i w tym roku zasilili konto orkiestry kwotą ponad 45 tysięcy złotych. My pracujemy już od miesiąca listopada, wtedy zgłaszamy sztab. Cały grudzień to jest właściwie wypełnianie papierków, czyli zgłaszanie wolontariuszy, wysyłanie tego do Warszawy, oni odsyłają. Więc cała papierkowa robota, łącznie ze szukaniem sponsorów, czyli potrzebujemy ludzi, którzy karmią u nas kiełbaskami, kurczaczkami, bigosem i tym wszystkim. I oczywiście tych sponsorów, którzy sponsorują na światełko do nieba. Do wspólnego grania przyłączyło się ponad 280 wolontariuszy. Wszyscy zgodnie podkreślili, że warto pomagać i wspierać tego typu inicjatywy. Ja lubię zbierać. Cieszy mnie na przykład każda złotówka, że wiem, że mogę komuś pomóc. I widzę na przykład dzieci, które wsadzają te pieniądze do pudełka. Są takie szczęśliwe, że mogą wrzucić. Owsiak to naprawdę bardzo dobry człowiek i myślę, że takie akcje powinny być jeszcze częściej organizowane, a nie tylko raz w roku. Satysfakcja, że pomagam innym ludziom i że wiem, że kiedyś inni też nam pomogą. W tym roku to jest dosyć ważna informacja. Państwo na pewno się orientują, zbieramy na oddziały noworodkowe, ale również na oddziały geriatryczne. W naszym szpitalu miejskim jest oddział geriatryczny i my będziemy się starali pozyskać w tym roku sprzęt dla tego oddziału. Pewne pisma już poszły, szpital nasz miejski się włączył czynnie do tej akcji i będziemy starali się pozyskać sprzęt właśnie dla naszego miejskiego szpitala. Sztab Piekarskiej Orkiestry mieścił się w Miejskim Gimnazjum nr 3, gdzie od rana działała specjalna orkiestrowa kawiarenka. Sporo działo się w sali gimnastycznej, która w dzień finału zamieniła się w koncertową. Trwa koncert MG3. Wystąpił już zespół Ice Wind, bo nie chcę o nich zapomnieć, bo bardzo dobry koncert dał. Na samym początku wystąpiły przedszkolaczki z Miejskiego Przedszkola nr 1. Po nas będą zespoły Soul Catcher i One Face. O godzinie 20 odbyło się tradycyjne światełko do nieba, a następnie na scenie pojawił się zespół Oberschleisen i dał czadu. Orkiestra Świątecznej Pomocy jako idea, jako po prostu jakie wydarzenie i tak dalej, to jest coś niesamowitego, zresztą wszyscy wiedzą, bo to jest na skalę światową ewenement, nie? To po prostu pan Owsiak powinien dostać, jakby nie patrzeć za to, no maje Nobla już. Z pierwszych nieoficjalnych informacji wynika, że piekarskim wolontariuszom udało się nazbierać około 48 tysięcy złotych. O jednej z jego książek Ryszard Kapuściński napisał, że to wyżyna reportażu. Dla Gazety Wyborczej zrelacjonował najważniejsze konflikty zbrojne Azji i Afryki. W 2011 roku wydał książkę Wypalanie traw. Wojciech Jagielski rozpoczął kolejny cykl spotkań z autorami w piekarskiej bibliotece.
Dla tych zafascynowanych reportażami jedna z najbarwniejszych postaci współczesnej literatury. Wojciech Jagielski był dziennikarz Gazety Wyborczej, relacjonował najważniejsze wydarzenia na świecie. Był w Afganistanie, na Kaukazie czy w Afryce, którą ceni wyjątkowo. W czwartkowy wieczór odwiedził piekarską bibliotekę, gdzie odpowiadał na pytania związane ze swoim zawodem, ale nie tylko. Ja nie jeździłem jako dziennikarz pisać o wojnach toczących się w rejonach, o które opisywałem dla gazety, bo ja cały czas podkreślam, ja nie byłem reporterem wojennym, natomiast zdarzało mi się pisać korespondencje z wojen, z wielu wojen, z bardzo licznych. Ale ja przecież byłem posyłany do tych krajów nie po to, żeby zbadać istotę duszy afgańskiej, tylko po to, żeby opisać sytuacje bardzo często batalistyczne. I to było najważniejsze. To kolejne spotkanie tego typu w piekarach. Poszerza horyzonty i przede wszystkim daje możliwość spojrzenia na współczesną literaturę oczyma twórcy, nie tylko odbiorcy. W piekarskiej bibliotece jest coś w rodzaju odpowiedniego klimatu po temu. Jest dobra atmosfera, jest zrozumienie dla ludzi, którzy zajmują się pisaniem książek różnego gatunku, zresztą dlatego, że różnych autorów tutaj u nas gościliśmy. Dzisiaj akurat był Wojciech Jagielski, który nie do końca jest pewien, czy jest dziennikarzem, czy pisarzem, ale ja jestem przekonany, że jest pisarzem. Cieszy także fakt, że w spotkaniu udział wzięła dość spora część młodzieży. Cieszę się ogromnie, że mamy nawet stałych bywalców takich młodzieżowych, którzy tutaj przychodzą na spotkania. Bardzo dobrze nam się współpracuje z piekarskim liceum i z młodzieżą z tej szkoły. Ja myślę, że taka osobowość jak Wojciech Jagielski jest tak interesująca właśnie dla młodych ludzi, bo to młody, gniewny, przygoda, wojna, prawda, to warto posłuchać, warto zobaczyć człowieka, który dotknął takich żywych spraw. Podczas piekarskiego spotkania mówiono o kondycji polskiego dziennikarstwa, tabloidyzacji mediów i odbiorcach. My jednak autora takich książek jak Modlitwa o deszcz czy Wypalanie traw spytaliśmy o kondycję polskiego czytelnika książek. Chciałbym wierzyć, że będzie lepiej, że ludzie będą sięgać po książki, choćby dlatego, że wychodzą z użytku może, a ta moda retro bardzo często jest pociągająca. Ja wiele razy powtarzam, że z całą pewnością czytamy za mało. Nie mamy na to czasu, pędzi nas praca, obowiązki, tempo życia jest tak zabójcze, że trudno znaleźć chwilę taką spokojną i dłuższą na poczytanie książek. Ale zaniedbując te książki, zaniedbujemy samych siebie. To już tradycja w piekarach śląskich, ale nie tylko. Podczas spotkania z Wojciechem Jagielskim rozwiązano 5. edycję konkursu o złotą stalówkę prezydenta miasta Piekary Śląskie. Sam Jagielski był jurorem podczas tegorocznej edycji konkursu. Zwycięzcą został Krystian Węgrzynek z Katowic. O szczegółach konkursu Artur Madaliński, członek komisji. To jest idea również bibliotekarzy piekarskich, żeby w jakiś sposób popularyzować pisanie, które wbrew pozorom jest dość trudną sztuką, mimo że nam wszystkim wydaje się absolutnie łatwym zajęciem. W związku z czym 5 lat temu powstał konkurs o złotą stalówkę pana prezydenta i on co roku ma nieco inną konwencję, w tym sensie, że nieco inny gatunek jest niejako zlecany do pisania osobom, które chcą w tym konkursie wystartować. W ubiegłym roku na przykład był to kryminał, w związku z czym jury był Mariusz Czubaj, jeden z najznamienitszych autorów kryminałów. W tym roku uznaliśmy, że chętni zmierzą się z napisaniem reportażu, dlatego do prac jury zaprosiliśmy reportażystę absolutnie wybitnego, pana Wojciecha Jagielskiego, który się zgodził, przyjechał do nas i wręczył nagrodę. W jego szeregach grali m.in. Mietek Szcześniak czy Natalia Niemen. Pokazują, że swoją wiarę w Boga okazywać można na różne sposoby, a śpiew i muzyka na żywo jest jednym z najlepszych sposobów. To muzyka, która porusza słuchaczy, jednak przede wszystkim porusza zespół. Tak na nasze pytanie, czym jest New Life M, odpowiadali muzycy z nim związani. Wyjątkowy koncert w Piekarach Śląskich zorganizowano w ramach festiwalu Stróże Poranka. Jakaś taka idea. Myślę, że to jest taki zespół, którego muzyka nie tylko nas jakby porusza, ale ma także zadanie poruszać publiczność. Myślę, że to jest jakieś takie też, no powiedzieć, rewolucyjne. W sumie gramy normalną muzykę,
ale od strony duchowej ma ona poruszać. Zespół New Life M na polskiej scenie muzycznej działa od ponad 20 lat. W jego szeregach znaleźli się muzycy kojarzeni z polską odmianą muzyki gospel. Ja jestem od początku, zarówno Piotrek Jankowski, jak i Robert Cudzich jest w zasadzie też prawie od początku, Marcin Pospieszalski również. Zmieniają się wokaliści. Na początku była Ewa Uryga, Mietek Szcześniak, potem była i Natalia Niemen, i Basia Włodarska, która dzisiaj z nami tutaj śpiewała, Agnieszka Musiał z nami od niedawna. Dopiero śpiewa, no i jest jakby wokalistką, która będzie śpiewać główne głosy solowe na naszych dwóch nowych płytach, które w tym roku wyjdą. To zespół, który pokazuje, że chwalić i wysławiać Boga można na różny sposób, a muzyka współczesna nie musi być tylko papką nieskładnych słów i zbiorem przypadkowych nut. No jesteśmy na pewno przede wszystkim zespołem muzycznym, ale myślę, że też jakimś rodzajem wspólnoty i czegoś, co połączone jest nie tylko przez muzykę, ale przez wspólne wartości, jakieś cele i przede wszystkim przez Ducha Bożego, który nas łączy. To, co New Life M pokazało, to kolędy w niezwykłych aranżacjach, które mimo iż powszechnie znane, zaskakują aranżem i co najważniejsze, swoim przekazem przyciągają słuchaczy. Jeżeli w Stanach bodajże 30% rynku muzycznego to jest rynek muzyki chrześcijańskiej, to myślę, że my po tych latach komuny też dojdziemy do tego, że ten rynek chrześcijański będzie rosnął i ludzie będą wiedzieli, że warto przychodzić, że to jest bardzo dobra muzyka. Mówi się, że ten, kto śpiewa, modli się dwa razy. Biorąc pod uwagę siłę i energię, jaką wypuszczają z siebie muzycy zespołu, regułę tę należałoby zmienić. Chyba więcej razy 20. Jest fajnie i to było widać, że niezależnie od tego, czy ktoś to miał 5 lat, czy 80, to ta muzyka go, mimo że trudna muzyka, bo to nie jest taka muzyczka sobie, nie? Te aranżacje trudne, natomiast no, wszyscy śpiewali, także należy się cieszyć. Tomasz Wyderka jest absolwentem Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Stworzył program RAM Controller, który okazał się jednym z najlepszych programów komputerowych według magazynu Komputer Świat. Napisany przez mieszkańca Piekar program w grudniowym wydaniu magazynu uzyskał najwyższą notę w kategorii przydatny i darmowy program. RAM Controller to program zarządzający i optymalizujący pamięć RAM. Monitor obciążenia pamięci czuwa przez cały czas od momentu uruchomienia programu, co daje niemalże natychmiastowy przyrost szybkości nie tylko pracy systemu, ale także wszystkich innych aplikacji. Już wiadomo, że Tomek pracuje nad udoskonaleniem programu. A w dzisiejszym serwisie to już wszystko. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.